Jak rozmawialiśmy z Wojciechem o tej książce przez wiele wieczorów, bo pomysł się zrodził podczas badań, prawda, które miały poprzedzić działania rewitalizacyjne, prawda, najpierw w zasadzie pierwszy pomysł to jeszcze powstał przy badaniach ratowniczych, przez, kiedy cięty był cały półwysep, prawda, Rzępowski. I to już zaświtało wtedy. Natomiast o tym Zamku Kruszwickim no, dużo rozmawialiśmy, ale Wojciech jakby opierał się, powiedział, że to jest ciężka robota. Tak jak powiedziałem, no, w albumie, jak to ktoś powiedział, album się nie czyta, album się ogląda, prawda? Choć staraliśmy się oczywiście i w tamtym, i w tym zawrzeć także treść, która poszerzy wiedzę o temacie. No ale w tych rozmowach często późno wieczornych i nie tylko, i na wzgórzu, już później przy pracach, poznaliśmy tutaj tego to przystojnego gościa i bardzo mądrego zresztą. Troszeczkę proszę tam już. I stwierdziliśmy, że najlepiej będzie, jeśli zrobimy to w trójkę. Ano dlaczego? Dlatego, że Maciej dokonał, jak na temat i stan jakby poznania tego tematu, rewelacyjną rzecz. Otóż, stworzył wizualizację, tak można powiedzieć, zrekonstruował domniemany wygląd zamku, słuchajcie, na podstawie bardzo, mówię, niewielkich materiałów, zapisów, ale przede wszystkim także na podstawie swojej ogromnej wiedzy z dziedziny architektury średniowiecznej, prawda, zamków i innych budowli. Oczywiście zawsze, jak to przy takich pracach, na początku idzie ciężko, we wszystkie strony, oczywiście każdy kombinuje, no, koncepcja, jak pogodzić formę, jak nawiązać formą do poprzedniej książki, która przecież w zasadzie była o czymś innym, była przyrodniczo historycznym też wydawnictwem, ale nieco innym. No, zabrało to dużo czasu, aż wreszcie jakby narodziła się taka koncepcja już praktyczna, która pozwoliła przystąpić do, no, jakby do konkretnej roboty, do konkretnego redagowania książki. Praca czasami bardzo brutalna, bo pojemność nie pozwalała na rozwinięcie jakiegoś tematu. Z przykrością wielokrotnie musieliśmy ciąć materiał, prawda, rezygnować z niektórych zdjęć, ale uważam, że zawsze lepiej, jeśli po obejrzeniu książki, kurczę, jeszcze można by coś pokazać, czy my nawet autorzy, patrz, jeszcze można by zamiast tego coś dać, albo tutaj coś, prawda, bo to daje jakieś spojrzenie na przyszłość, tak jak tu w słowie wstępnym pan burmistrz napisał, że zamek kryje jeszcze mnóstwo tajemnic, prawda, które czekają na swoich odkrywców. No, z żalem muszę powiedzieć, że nie ma tutaj dzisiaj wśród nas Wojciecha, którego mocno namawiałem do tej książki i tak między nami mówiąc, nawet mówię, słuchaj, byłoby to wspaniałe ukoronowanie twojej pracy, bo Wojciech związany jest od lat, państwo znacie go od wielu, wielu lat. Jego pracy i naukowej, i społecznej, no takiej, no, jest honorowym zresztą mieszkańcem, obywatelem Kruszwicy, więc on tutaj wrósł na stałe, zna go wiele osób, nie tylko kobiety, ale także mężczyźni, prawda, z różnych, najczęściej jakichś fajnych sytuacji.